noble shinobi stands in our way. Dzień dobry wszystkim, Sekiro. W ostatnim odcinku ta wężooka baba dała mi trochę do wiwatu. Ja pierdolona, trzema ciosami mnie rozpierdala, kurwa, bardziej niż tamten. Trochę dała mi popalić, ale to jest nieistotne. O, zniknęła ta. Tamten też młody zniknął. Nie kicha, tylko kaszle, ona jest tutaj. A więc spotkałem się z panem Ishin, tak podziękował mi za pokonanie Genichiro, rozumiem. I pomyśleć, że pan Genichiro posunął się nawet do picia osadu odnowienia. Osad odnowienia, tak nazywamy wyjątkowo zagęszczoną część wód odnowienia. Na pewno sam nam widziałeś, osad odnowienia nadaje ciału wielką wytrzymałość. Można wtedy wytrzymać osoby, które dla innych byłyby śmiertelne. Mój nauczyciel Dogen poświęcił wiele czasu na badanie jego zastosowań, ale cała jego praca, dokumenty, leki, wszystko zostało spalone i zniszczone. Nie wiem kto, ale podobno jeden ze starszych uczniów zdołał uratować część jego badań. Pewien Dojun. Czy pytałeś pana Kuro, co o tym sądzi? Tak, co powiedział? Postanowiliśmy zerwać więc z nieśmiertelności, rozumiem. Dziękuję ci za wszelką pomoc, jaką mi okazałaś. Chichot, to brzmi niemal jak pożegnanie na dobre. Wypełniłam rozkaz mojego pana, więc zostanę tutaj na zamku. Musisz przyjść i porozmawiać ze mną, kiedy tylko zechcesz. Będę ci służyć pomocą jako lekarz. Bo to jest temma, dobra. Tak. Daj napój, poczęstuj mętną sakę. Och, czy to nie jest ulubiona saka pana Ishina? Napije się. Ach, pyszne. Proszę, powiedz coś. Chciałbym cię o coś zapytać, oczywiście. Kto nauczył cię władać mieczem? Mieczem? Jestem lekarką? Tak, ale kto? Pan Ishin. Ale to było tylko przelotne zainteresowanie. Nie wydaje mi się, żeby twoje umiejętności można było uznać za przelotne zainteresowanie. Po co się szkoliłaś? Nie po to, by zabijać ludzi. Co masz na myśli? Nie mam najmniejszej ochoty nikogo zabijać, jednak gdyby pojawił się jakiś demon, chciałbym go zabić. Demon? Nie bierz tego na poważnie, tylko żartowałam. Ta moc podchodzi od pana Kuro. Mówi się, że to moc smoczego dziedzictwa boskiego potomka. Ci, którzy otrzymali moc wskrzeszania po śmierci, są przywracani do życia wielokrotnie. Daj znać, jeśli zauważysz jeszcze jakieś zmiany. Myślę, że moc wskrzeszania ma swoją cenę. Wtedy nie udało się opracować leków, wszyscy zakażeni zmarli. Rozumiem. Mam nadzieję, że wynalezienie leku choć trochę ukoi ten żal. Panie Wilku, wydaje się, że jesteś... Aha. Dobra, pan Kuro. Klucz do kapliczki twierdzy, klucz do kapliczki pożarowej w głębi twierdzy, bramę za posążkiem kapliczki można otworzyć, klan zatopiony do linii, strzela do każdego obcego, który się zbliży, a największy postrach wzbudza broń palna wężookich. Członkini tego elitarnego działu to potomkowie dawnego klodu Okami, doskonały wzrok pozwala im radzić ofierę z dużej odległości. Aha, to dobrze, że poszedłem po ten klucz tutaj. Potwornie zagrożone. Wróciłem panie Owiku, już jesteś? Spotkałeś się z panem Ishinem? Tak. Powiedział ostrze śmiertelności. Może być narzędziem otwierającym drogę do śmierci. Ostrze śmiertelności. To miecz, którym można zadawać śmierć nieumarłym. Znajduje się w świątyni Senpou. Rozumiem, tak to brzmi obiecująco. Tak, panie. Z kolei ja szukam książek, które mogą zawierać wskazówki dotyczące źródlanego zapachu. Wygląda na to, że pan Takeru rzeczywiście próbował dotrzeć do boskiej krainy. Należy znaleźć jedną istotną wskazówkę. Jest nią kwiat. Na temat kwiatu. Kwiat? Najpierw to przeczytaj. Notatka pachnący kwiat, notatka Okuro spisana ręką Takeru, dawnego potomka smoczego dziedzictwa. Ponoć krewni to małe zabrali kiedyś źródlany zapach i zjawili się w pałacu tam, gdzie wody odnowienia tworzą głębokie zlewisko, można znaleźć klucz, biały kwiat o intensywnym zapachu. Co to? Pan Takeru to pozostawił. Szukam informacji dotyczących źródlanego zapachu oraz tego, co go łączy z boską krainą. Ze źródła wypływa woda, która płynie przez Ashinę. W księdze można przeczytać o białym kwiecie rosnącym tam, gdzie woda staje się głęboka. Wydaje się, że stanowią składnik źródlanego zapachu. Miejsce, w którym źródlany strumień staje się głęboki. Może w głębokiej dolinie. Tak, być może chodzi o zatopioną dolinę. Źródlany strumień powinien tam wypływać. Gdzie znajdę zatopioną dolinę? Zaraz na tyłach zamku. Głęboko znajduje się kapliczka poświęcona białemu wężowi. I jak sugeruje nazwa, zatopiona dolina leży tu poniżej. Nie prowadzi tam żadna ścieżka, ale ktoś o twoich zdolnościach zdoła tam dotrzeć. No to tam poszedłem, nie? Zapytaj dzwonek, czyli powinienem tam iść, gdzie jest ta wężooka zdzira. Zapytaj dzwonek, panicza. Spójrz na to, mój panie. Dzwonek, już go widziałem. Przypomina mi o Hiraci i o tamtej nocy. Wybacz, wilku, przyniosłeś to aż tutaj, ale już tego nie potrzebuję. Słyszałem, że na obrzeżach Ashiny znajduje się zaniedbana świątynia, w której można ofiarować budzie przedmiot o bogatej przeszłości. Często można w niej też spotkać panią Emmę. Wilku, czy zaniósłbyś tam dzwonek i złożył go w ofierze? Tak, złożę go w ofierze. Drzwi oznaczają sylwetką człowieka. Pan Ishin nazwał je kiedyś skrótem Shinobi. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale jako że wspomniał już o Shinobi, pomyślałem, że możesz coś wiedzieć. No mogę, mogę, no wiem. Przecież umiem to robić, nie? Wiesz, o co chodzi. Kadzielnica, kadzielnicą. Podążamy tą dzielnicą.
Otwórzmy bibliotekę, w niej się spotkajmy, kuro. A, okej. Okay. Dobra, ja chcę najpierw... No nic nie mogę tu zrobić. Podróż. Ważne miejsce, zaniedbana świątynia. Chcę do zaniedbanej świątyni pójść. Jeszcze na chwilę, chcę jedną rzecz sprawdzić. I słuchajcie, wiecie co? Chyba pójdziemy do pani motel. Nie wiem. Mam jakieś wrażenie, że tam powinienem się udać. Nie, tu nie ma nic. Tam Emmy nie będzie tutaj, więc to nie ma sensu. Tu jest ten, tutaj są te, ta ukryta ścieżka. Chyba, że tu, ale... A przecież tutaj jest... Co ja robię, kurwa, tu jest zamek. Bez sensu. Dobra, to podróż. Kurwa, no to co, posiadłeś rodu Hirata, no i sala audiencyjna, spróbujmy. Zobaczymy, może coś będę pamiętał. Kurwa, wtedy mi się udało ją prawie pokonać, nie? No dobra. To tu było? Chyba nie. Kanenarashi ga nakereba, Mori Hirata. Nie no, to na pewno tutaj. Ale można go było jakoś kurwa chyba minąć. No dobra. Kurwa, załatwiła mnie. Chciałem, że byłem tylko szczeniakiem. Mada. No myślę, że ona jest łatwiejsza od tamtego. Zaraz to zrewidujemy raz jeszcze. Natomiast nie podoba mi się to, że kiedy tu idę... To pojawia się... No dobra, no to nie ma większego znaczenia. On. Kurwa, mocno mi do piekła. Kurwa! Mada koi. No dobra, próbujemy dalej. Nie mogę znaleźć na nią takiego sposobu, cholera. Nie pamiętam, czego wtedy używałem.
Czy ja nie używam... Nie. Kurwa, jak się to zmienia? Okej. Kurwa mać! No dobra, straciłem już wszystkie te ducha, nie? Coś tam było z nią, kurwa. A ona się tam pojawi. Dobra, tu będą jakieś, kurwa, te latały, czy coś, nie? Będzie do mnie strzelała czymś, nie? Oj, 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 dobra. O! Spierdalam. Ona potem to w coś zamieniała, nie? O kurwa, właśnie w takie te. Fuck. O kurwa. Kurwa mać. Nie mogę już się podnieść, nie? A mogę, kurwa. No i chuj. No. Chciałem, że byłem tylko szczeniakiem, no. O, dobra, ale ten początkową fazę to widzę, że przed nią trzeba, znaczy w sensie tą początkową fazę drugą to trzeba przed nią spierdalać, no.
No nie, no tutaj to już było oczywiste, że kurwa umrę. No ale Boże... Zaraz się zacznę wkurwiać, nie? Zaraz się zacznę wkurwiać i nie będzie ładnie. Dawaj, dawaj tę suczą panierę. Kurwa, jak wlazłem pod jej ostrza, no. Bez sensu, bez kurwa myślenia. Po prostu nagle, wpierdalam się po prostu pod to, co ona rzuca. Załatwmy ją, bo to kurwa był pierwszy boss, który mi sprawił problemy i kurwa... A że jest opcjonalna, to ją olałem, no. Ale teraz jej nie oleję, kurwa, zrobimy to jak trzeba, no. Kurwa, do góry skacz! Ty głupi kurwidole! No i dobrze mi tak, kurwa, zdychaj! Jebany shinobi! Mere, mere, kej! Hello there! General Kenobi! Sukinsy... To jakim cudem zrobiła, nie mam pojęcia. Zdychaj, zdychaj, kurwa. No zdychaj! Kurwa. Nie no, ona jest do zrobienia, kurwa no. Sradadada, kurwa, kupse dziada.
zjebana. Głupia cipa. No zamieniaj już w te gówno. Jakie mam niby ją zajebać tutaj? Kurwa, nie wyszło. Kurwa, jak blisko. Ja pierdolę, kurwa, całą walkę po prostu obsrany. Aaaa! Dobra, teraz będzie dobrze, kurwa, teraz ją zrobimy. Już tam tego potrafiłem zrobić, to te, kurwa, starą rurę też zrobię.
kurwa, no w takim momencie! Kurwa, już chciałem podskakiwać. No i dobrze, kurwa. Byłem wytrącony z równowagi, więc... Załatwiona, powiedzmy, że zobaczmy, ile jestem w stanie
ugrać. No chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra, jestem sprawny, kurwa, fajnie. Kurwa mać. Ła, ła. O kurwa, nie mam już nic w cykwie. No to koniec. Mnie zajebała, zajebała mnie. A nie, jeszcze mam. Kurwa, jak blisko w pizdę mać! Dobra, pierdolę was, kurwa! Tyle z dzisiejszej rozgrywki, na razie.